Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Widm Historii. Tytuł dzisiejszego filmu może być nieco mylący. Nie chodzi o żaden konkurs i zdecydowanie nie chcę iść w ślady youtuberów, którzy realizują przeróżne mądre lub mniej inteligentne challenge w swoich produkcjach. Chodzi o coś innego. Dzisiejszy film zawiera kilka różnych wątków i będzie dla mnie prawdziwym wyzwaniem opowiedzieć o wszystkim w odpowiednio krótkim czasie. Challenge w przenośni, ale będzie również jeden taki dosłowny challenge, lecz nie wyprzedzajmy faktów. W skrócie, dziś powiem o amerykańskich militariach, giełdzie staroci, odrobinie szczęścia i monetkach, za które raczej nic nie można kupić. Zaczynamy! Giełdy staroci. Któż ich nie zna? Dawniej główne źródło pozyskiwania kolekcjonerskich fantów. Dziś, w dobie internetu, niektórzy zbieracze przestali uznawać tę formę aktywności i skupili się wyłącznie na łowach w sieci. A szkoda, bo na giełdach wciąż można znaleźć całkiem fajne rupiecie, ale również spotkać interesujących ludzi i poznać ich historię. Przedmioty, które chcę dziś pokazać, udało mi się zdobyć właściwie za jednym zamachem na tej samej giełdzie staroci. Łaziłem między stoiskami i nagle mój wzrok padł na taki oto hełm. To było kilka lat temu i wówczas moja amerykańska część kolekcji ograniczała się do dwóch odznaczeń oraz wojskowego pasa. Nie za wiele. Na jankeskich hełmach znałem się wtedy tyle, że umiałem rozpoznać ich kształt. Nie miałem zatem większego pojęcia, co trzymam w rękach. Kwota, jaką podał sprzedawca, była bardzo zachęcająca i już miałem dokonać zakupu, ale pomyślałem, że może warto przejść się jeszcze po innych stoiskach. Poszedłem więc dalej i nie do wiary. Na drugim końcu placu leżał podobny hełm. Muszę tu dodać, że w tamtym czasie na mojej lokalnej giełdzie dość sporadycznie można było znaleźć cokolwiek z amerykańskiej militarki. Tym bardziej dwa amerykańskie garnki w ładnych pokrowcach wzbudziły moje zainteresowanie. Cena drugiego hełmu była jeszcze bardziej atrakcyjna, by nie rzec śmieszna. No i zaczęło się wybieranie. Miałem tak duży problem z podjęciem decyzji, że w końcu kupiłem oba. Przywiozłem je do domu, położyłem na półkę i zawalony inną pracą na miesiąc o nich zapomniałem. Kiedy po jakimś czasie zacząłem czytać o tych hełmach, po konsultacjach internetowych, wizjach i macaniu garnków przez łapki specjalistów, okazało się, że mam w domu dwa autentyczne drugowojenne M1. Ja wiem, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, powiem więc tylko, że nie mając zielonego pojęcia o amerykańskich hełmach, zdobyłem dwie ładne sztuki płacąc mniej niż za jeden taki sam oferowany gdziekolwiek w internecie. No nie do uwierzenia. Od takie szczęście początkującego. O samych M1 i ich historii nie będę szczegółowo opowiadał, bo materiału w sieci jest naprawdę sporo. Powiem tylko, że pierwszy zakupiony hełm jest w oryginalnej wojennej farbie, z zachowanym korkiem sypanym, aby zmniejszyć odbicia światła. Ma rant łączony z przodu, co świadczy o wczesnej produkcji i niskie numery serii wybijane wewnątrz hełmu, które świadczą o niczym. Tak, ja wiem, że istnieje spora grupa wyznawców teorii, w której numer serii ma związek z datą produkcji hełmu. Wiem, że są ludzie, którzy kupują M1 tylko z numerami z okresu Normandii 44. Wiem, że istnieją całe tabele numerów serii z przedziałami lat, a nawet miesięcy produkcji. Wiem też, że niektóre z tych tabel stworzyli kolekcjonerzy i opublikowali w poważnych książkach. Ale to wszystko i tak mnie nie przekonuje. Uważam, że to mity i nabijanie ludzi w kolekcjonerską butelkę. Im niższy numer w hełmie, tym więcej kasy trzeba zapłacić, bo... Panie, ten hełm to on Normandię, a może i Sycylię widział. Nie mam możliwości rozszerzyć tego tematu teraz, bo film będzie trwał godzinę albo i dłużej, ale może kiedyś wrócę do zagadnienia. A dla zainteresowanych zamieszczam w opisie link do bardzo dobrego moim zdaniem opracowania, które rozjaśnia nieco mroki numeracji hełmów. Tymczasem mój hełm jest wczesnej produkcji, ale ewidentnie został ponownie zmodernizowany. Wskazują na to mocowania paska podpinki. Te nowszego typu są ruchome, podczas gdy starsze były montowane na stałe.
Na filmie tego nie widać, ale wnikliwe badanie z latarką pozwoliło odkryć ślady po starych mocowaniach. Druga sprawa to pasek podpinki. Został określony jako drugowojenny, wprowadzony pod koniec wojny, produkowany już w ciemnozielonym kolorze, tak zwanym OD-7, zaszywany jasną nicią starszego typu. Czy tych wszystkich modyfikacji dokonano przed 1945 rokiem? Trudno dziś powiedzieć na 100%, ale jest to bardzo prawdopodobne. Sądząc po stanie zachowania, hełm wojny nie widział, w bitwach nie bywał. Raczej magazynował na kupce z innymi. Po latach ktoś dodał mu późny typ linera, czyli wewnętrznego hełmu z laminatu, pokrowiec z okresu konfliktu w Wietnamie i pewnie posłał do jednostek Gwardii Narodowej, gdzie znów leżał na półce. Na jego temat spierali się nawet zagraniczni kolekcjonerzy, próbując dojść, czy został wyprodukowany w zakładach McCord, czy w firmie Schluter. And Schluter. Schluter helmet shells and Schluter helmet shells today. Schluter made M1 helmets. Ten drugi typ występuje rzadziej, bo produkcja była znacznie niższa. Charakterystyczna dla hełmów z tej fabryki jest litera S wybita wewnątrz hełmu. Bywają jednak egzemplarze, na których S odbite jest fragmentarycznie lub całkowicie niewidoczne i właśnie z tego powodu mój hełm wzbudził dyskusję wśród speców. Tak czy inaczej, hełm jest drugowojenny, ma oryginalną farbę, nietknięty korek i paski podpinki. Oczywiście został w mojej kolekcji i bardzo się cieszę, że na tamtej giełdzie uśmiechnął się do mnie los. Drugi kupiony hełm również został wyprodukowany w czasie wojny. Tym razem nie ma żadnych wątpliwości, stworzyła go firma McCord. Początkowo chciałem go sprzedać, bo był wyraźnie przemalowany na wierzchu i miał dziwne paski podpinki, ale na kolejnej giełdzie wydarzyło się coś, co sprawiło, że zmieniłem zdanie. Od zakupu hełmów minął miesiąc. Przez ten czas w zasadzie nie ruszałem ich z półki i oczywiście znów poniosło mnie na giełdę. Tam spotkałem tego samego sprzedawcę, u którego kupiłem drugi hełm. Poznał mnie, wymieniliśmy uprzejmości, porozmawialiśmy chwilę. Wtedy on wyciągnął z torby takie blaszki i powiedział: zupełnie o nich zapomniałem, a przywiozłem je ze Stanów razem z tym hełmem. Były przypięte do pasków w środku, tylko dzieci się tym bawiły i rzuciły w inny kąt. Znalazłem je ostatnio w domu i o panu pomyślałem. I tak oto stałem się posiadaczem nieśmiertelnika z dziwną monetą na łańcuszku, bez żadnych targów, jako komplet do hełmu za jedyne 20 zł. Wróciłem do domu i właśnie wtedy zacząłem czytać o hełmach M1, nieśmiertelnikach i oznaczeniach na nich. Jak już wspominałem, hełm został wyprodukowany w czasie II wojny światowej w fabryce McCord. Wewnątrz widoczny jest numer serii, również niski i również mnie to nie wzrusza. W środku widać też ładnie zachowaną warstwę pierwszej oryginalnej farby. Na zewnątrz zaś są wyraźne ślady użytkowania. Ten hełm musiał widzieć wojenkę, może dwie, a nawet trzy. Konkretnie II wojnę światową, wojnę w Korei 1950-1953 i może nawet konflikt w Wietnamie z lat 60. Co na to wskazuje? Łączenie rantu z przodu i faktura korka to druga wojna. W późniejszym czasie ranty łączono z tyłu hełmu, a już po wojnie w procesie malowania hełmów zamieniono korek na piasek kwarcowy. Paski podpinki i ich okucia wskazują na remont hełmu i wykorzystanie go podczas konfliktu zbrojnego w Korei w latach 50. W czasie II wojny światowej te paski były zaszywane wprost na klamrach, a dopiero w latach 50. dodano metalowe okucia malowane na zielono. W Wietnamie i później metalowe części paska podpinki były już czarne. Hełm z zewnątrz pomalowano drugą warstwą jaśniejszej zielonej farby, co ewidentnie wskazuje na wykorzystanie go w Korei. Liner również jest sygnowany na lata 50. Ma namalowany symbol, jak sądzę, jest to jakiś rodzaj godła oddziału, którego do tej pory nie udało mi się zidentyfikować. Cały hełm prezentuje się naprawdę ładnie. Ślady użytkowania dodają mu wojennego charakteru, a nieśmiertelnik w komplecie sprawia, że całość staje się bardziej osobista i nabiera ducha czasu. Niestety sam nieśmiertelnik stanowi dla mnie zagadkę. Z pewnością jest oryginalny, ma standardowe oznaczenia szczepienia przeciw tężcowi. T-54 oznacza, że właściciel blaszek otrzymał pierwsze szczepienie przeciwtężcowe właśnie w 1954 roku. Zazwyczaj data szczepienia jest łączona z rokiem rozpoczęcia służby wojskowej w US Army, choć niektóre źródła podają, że żołnierz mógł służyć już wcześniej, a szczepieniom poddawano go przed pierwszym wyjazdem w strefę działań zbrojnych. Przyznaję szczerze, że w kwestii amerykańskich nieśmiertelników mam niewiele wiedzy.
Wiem, że są firmy, które zajmują się odszukiwaniem informacji o żołnierzach na podstawie numerów z blachy, ale taka usługa kosztuje kilkadziesiąt dolarów, a ja zawsze mam pomysły, jak inaczej te pieniądze wydać. Może ktoś potrafi powiedzieć coś więcej i napisze komentarz pod filmem. Bazując na tym, co sam znalazłem w sieci, muszę powiedzieć, że nieśmiertelnik jest dziwny. Nietypowe są numery ewidencyjne, krótkie i pozbawione prefiksów. Nie pasują do żadnego znanego mi nieśmiertelnika, ani z okresu wojny w Korei, ani później, a samo nazwisko żołnierza na każdej blaszce napisane jest inaczej. Na szczęście pieniążek zapięty na łańcuszku nieśmiertelnika pozwolił odkryć nieco więcej z tajemnicy. Moneta przedstawia bizona oraz datę 1812, a na drugiej stronie widnieją daty 1950-1954, godło lub herb oraz napisy 17 Pułk Piechoty i Korea. Poszukiwania u źródeł rozjaśniły sytuację. Prezentowana moneta to tak zwany challenge coin. Dziś bardzo popularna forma wyróżnienia oraz budowania poczucia przynależności wśród wszelakich formacji i oddziałów wojskowych. Monetki te współcześnie produkowane na specjalne zamówienia konkretnej jednostki wręczane są zasłużonym żołnierzom, członkom honorowym i wysoko postawionym osobistościom. Istnieje cały rynek kolekcjonerski tych monet, choć nazwa może być nieco myląca w polskim tłumaczeniu, bo nie znajdziemy na tych krążkach żadnego nominału i raczej nic za nie nie kupimy. Tradycja ich wręczania lub wymiany jest tak popularna wśród amerykańskich żołnierzy, że powstały nawet dowcipy na ten temat. Jeden z nich głosi, że gdyby wejść do gabinetu jakiegokolwiek generała z włączonym elektromagnesem, można by ponieść śmierć na miejscu od ilości przyciągniętych challenge coinsów. Skąd jednak wywodzi się ten ciekawy zwyczaj tworzenia i wręczania takich pamiątek? Ciężko będzie udzielić jedynej słusznej odpowiedzi, wersji jest kilka. Najbardziej popularna mówi o amerykańskim oficerze lotnictwa walczącym podczas I wojny światowej. Tenże oficer miał rzekomo zamówić u jubilera pewną ilość małych medalionów z godłem i nazwą własnej eskadry. Medaliony rozdał kolegom jako pamiątki. W trakcie działań zbrojnych oficer trafił do niemieckiej niewoli, gdzie zabrano mu wszystko, oprócz medalika zawieszonego na szyi. Zgodnie z żołnierskim nakazem honorowym lotnik podjął udaną próbę ucieczki i po wielu perypetiach ubrany w cywilne ciuchy dotarł do liniowej jednostki francuskiej. Tam uznano go za niemieckiego szpiega i nakazano natychmiast rozstrzelać. Od śmierci wybawiła go moneta, jego challenge coin. Jeden z francuskich oficerów rozpoznał na medaliku godło amerykańskiej eskadry lotniczej i w ostatniej chwili odwołał pluton egzekucyjny. Istnieją różne odmiany tej historii, w których zmienia się czas, osoby i detale zdarzeń. Najstarsza opisuje podobną historię z okresu amerykańskiej wojny secesyjnej. Inny trop może stanowić wyjaśnienie, skąd w nazwie tych monetek pojawia się słowo challenge, czyli wyzwanie. W kilku niezależnych źródłach znajdujemy opisy żołnierskiej zabawy kantynowej. Polegała ona na tym, że każdy z siedzących w kantynie żołnierzy na żądanie musiał okazać monetę, pieniążka z najniższym nominałem. Pechowiec, który nie miał przy sobie drobnych, stawiał kolejkę wszystkim zgromadzonym. Amerykańscy żołnierze weterani wspominali takie zabawy w okupowanych Niemczech. Nazywali je Phoenix Challenge i starali się zawsze nosić przy sobie najdrobniejsze niemieckie monety o nominale jednego Pfeniga. Znalazłem również informację, jakoby ta tradycja została przejęta wprost od niemieckich wojaków właśnie w czasie II wojny światowej. Co jest prawdą, a co legendą? Jak się nazywał amerykański oficer lotnik i co się stało z jego monetą? Czy istniała naprawdę? Trudno dziś jednoznacznie orzec. Faktem jest, że tradycja doskonale się przyjęła wśród amerykańskich żołnierzy i innych służb mundurowych, a wręczanie challenge coinów ewoluowało od kantynowej zabawy do wyrazów uznania, poczucia honoru i przynależności. Wracając do mojej monety z amerykańskiego nieśmiertelnika, jest to challenge coin 17 Pułku Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych. A co w nim niezwykłego? A choćby to, że właśnie ta moneta jest uznawana przez kolekcjonerów za pierwszą znaną i opisaną oficjalną challenge coin. Pierwsza partia tych monet została wyprodukowana w 1951 roku jako upamiętnienie udziału jednostki w konflikcie zbrojnym w Korei.
Kolejne partie wychodziły każdego roku i były wręczane żołnierzom pełniącym służbę na Półwyspie Koreańskim również po zakończeniu tej wojny. Mój egzemplarz jest czwartym wydaniem. Ostatnie znane mi pojawiły się w 1959 roku. Występujące na monecie Bizon jest nawiązaniem do kryptonimu, jaki 17 pułk otrzymał na potrzeby łączności radiowej w Korei. Kiedy okazało się, że wróg złamał amerykański system szyfrowania, dowództwo musiało wprowadzić nowe oznaczenia kodowe. Dla 17 pułku piechoty przydzielono kod Buffalo, a żołnierze z 17 zyskali natychmiast miano Bizonów. Nawet dowódca pułku przyjął ten przydomek i znany jest jako William Wilson Buffalo Bill Quinn. Wszystkim tak bardzo Bizon przypadł do gustu, że już po kilku dniach od wprowadzenia nowych kryptonimów spora ilość wyposażenia i pojazdów 17 ozdobiona była sylwetkami białego Bizona. Sam dowódca wspominał o żołnierzach, którzy tak się rozpędzili w znakowaniu mienia, że białego Bizona malowali nawet na pułkowych latrynach. Niedługo potem wizerunek tego zwierzaka zagościł również w herbie pułku obok krzyża kawalerskiego, zarysu fortu i muru. Jest w tym pewien złośliwy chichot historii. Warto bowiem zauważyć, że wszystkie elementy z tego herbu stanowią symbolikę ściśle związaną z historią i tradycją pułku. Challenge coin również wykonano, by podkreślić prestiż jednostki i wzmacniać chlubne tradycje. Tymczasem diabeł tkwi w szczegółach. Spójrzmy na rewers monety. No Bizon, co w nim szczególnego? Jest bardzo podobny do rewersu słynnej amerykańskiej pięciocentówki z 1913 roku właśnie z Bizonem. Na pewno nie jest to przypadkowe podobieństwo. Skojarzenie obu tych zwierzaków jest jednoznaczne. To takie oczko puszczone w stronę ludzi znających historię pułku i kraju. Ma łączyć tradycję i dumę. A teraz patrzymy na awers oryginalnej pięciocentówki. W połączeniu z naszą Challenge Coin może już budzić mieszane uczucia. Na awersie prawdziwej monety widać bowiem głowę Indianina, jednego z tych, których żołnierze 17 Pułku Piechoty wybijali podczas wojen z indiańskimi plemionami w XIX wieku. Wychodzi więc na to, że Bizony z 17 Pułku Piechoty swoją monetką niechcący nawiązali do wszystkich swoich tradycji, nawet tych niezbyt chlubnych. Potomkowie ludzi, którzy niemal wytłukli Indian, prawie 100 lat później tworzą połowiczną kopię monety z wizerunkiem dawnych wrogów i zwierzęcia, które ich przodkowie również niemal całkowicie unicestwili. Ot przewrotność historii. I niech to właśnie ona będzie puentą tego filmu. Zaczęliśmy od drugowojennych hełmów, a powędrowaliśmy do Korei lat 50. i Wietnamu, by powrócić aż do czasów amerykańskiej wojny secesyjnej i wojny z Indianami. Historii nie da się zamknąć i opowiedzieć idealnie od początku do końca. Żadnej historii. Ona zawsze się wymknie w przeszłość i przyszłość i za to ją lubię. Do następnego. Czuwaj.